Witajcie moi drodzy. Przyjechał do mnie właśnie prosto z Chin bardzo ciekawy telefon. Fossibot F102. Straszny cudak, a że dawno nie robiliśmy żadnego unboxingu, no to rozpakuję go z Wami, żeby pokazać tą ciekawostkę Wam, zanim jeszcze zacznę właściwe testy i opublikuję Wam właściwą recenzję. No to otwieramy to pudełko. A zatem zaglądamy do tego pomarańczowego pudełka, kryjącego, przypominam, Fossibota. Wytrzymały telefon marki Fossibot, która oczywiście sprzedaje swoje telefony na różnych platformach zakupowych. Bez problemu sprowadzicie je do Polski. Ten akurat przyszedł do mnie, moi drodzy, z europejskiego magazynu, także wszystko powinno być jak najbardziej. Żadnych opłat dodatkowych z tego tytułu nie ponosiłem. No i otwieramy to opakowanie. Ciekaw jestem sam, co tam odkryjemy, bo przy Was go odfoliowałem i jest to taka sama niespodzianka dla mnie, jak i dla Was. Kurczę, niewiele tutaj. Telefon, ładowarka i przewód. Ładowarka ma gniazdko USB-C. Jest to ładowarka przystosowana akurat do tego telefonu. On ma ładowanie z mocą 33 W, ale nie to jest w nim najważniejsze. Najważniejsze, moi drodzy, jest to, że wedle deklaracji producenta, o matko bosko kochana, w środku siedzi bateria o pojemności aż 16 500 mAh. Tak jak chwyciłem ten telefon w dłonie, popatrzyłem na jego wagę, to kurczę, wiecie co? Może taka ta bateria być, bo telefon jest pieruńsko wręcz ciężki i do tego, no powiedzmy to wprost, pieruńsko gruby. Myślę, że noszenie go w kieszeni spodni, kiedy macie portale wiązane na sznureczek, to nie jest dobry pomysł, bo mam portki spadną razem z tym telefonem. Przerażony wagą tego telefonu, buchnąłem małżonce z kuchni wagę, jak widzicie. No i patrzymy, co tu będzie. 0,5 kg, jak w mordę strzelił. Przed kąpielą i strzyżeniem. No cóż, telefon faktycznie dobry do samoobrony. Jak kogoś szczepniecie tym w czaszkę, to no, lepiej kupcie sobie jakieś OC w życiu prywatnym, bo można faktycznie kogoś chyba tym nawet uszkodzić i to potężnie. Ta bateria wedle deklaracji producenta ma wystarczyć na 75 godzin ciągłego gadania, a przy życiu utrzymać ten telefon przez 1200 godzin. Oczywiście wiadomo, to są takie pomiary, nazwijmy to laboratoryjne. W praktyce nic takiego się nie wydarzy raczej. Spokojnie myślę, że ładnych parę dni ten telefon jest w stanie bez ładowania przeżyć i jak widzicie ma tutaj pewną ciekawostkę na plecach. Moi drodzy, to jest coś, co nazwali oni reflektorem kempingowym. Po prostu jest to lampa LED-owa, składa się z 300 malutkich diodek, a jej jasność to 495 lumenów, no prawie 500 lumenów taka lampeczka. Może się to przydać, jak jesteście miłośnikami outdooru. No to rzeczywiście taki telefon na outdoorze może się całkiem fajnie sprawdzić, bo po pierwsze świeci, po drugie, bateria wytrzyma długo, a po trzecie, jak podejdzie do Was miś, jakiś tam niedźwiedź, to możecie w tym telefonem w niego rzucić i jest spora szansa, że miś sobie pójdzie. Jest uchwycik do przymocowania smyczy. Gniazdo USB, jak widzicie, jest schowane pod taką gumową zaślepeczką. No to dlatego, że oczywiście zgodnie z tym, co już pewnie się domyśliliście, telefon ma normę szczelności IP68, IP69K i do tego spełnia wytrzymałość według Military Standard 810G. Na boku widzimy osobny przycisk do włączania lampeczki i stała się światłość. O, ale teraz widzicie dobrze tu w kamerze, widać ile tych diodek tam jest. No powiem Wam szczerze, dałem sobie po oczach i teraz nic nie widzę, więc chyba muszę na chwilę przerwać nagrywanie. A po przerwie powiem Wam tak, jest tu jeszcze dodatkowy konfigurowalny przycisk na boku. Pozostałe przyciski są już zupełnie klasyczne, a tu w klawiszu włącznika ukryty jest czytnik linii papilarnych. Przyciski wyglądają klasycznie, leżą klasycznie, tutaj żadnych niespodzianek nie widać. A jak to leży w dłoni? Powiem Wam, że zważywszy na półkilową masę tego smartfonu i na jego grubość, to kurczę, nawet szczerze mówiąc nie najgorzej. Ja mam wielkie łapy, więc mnie to nie przeraża. Boję się, że jak będę szedł z tym telefonem przy uchu i rozmawiał, to tak po 10 minutach już pewnie łapa mi odpadnie, a co najmniej zdrętwieje. Ale tak na pierwszy rzut oka tragedii nie ma. Jak już Wam pokazałem aparat fotograficzny, to tak na szybko Wam powiem, bo tutaj też jest w sumie dosyć ciekawie. Mamy główną matrycę 108 megapikseli z przysłoną 1.8. Matryca ma rozmiar 1 na 1.52 cala. Do tego jest nocny aparat noktowizyjny, taki robiący zdjęcia czarno-białe, ale za to w całkowitej ciemności. To też się może na biwaku całkiem dobrze przydać. Ten aparat ma rozmiar matrycy 1 na 2,76 cala i przysłonę 2,2. Do tego jest aparat do makro. I tu niespodzianka, bo pewnie myślicie, że byle jaka dwójeczka.
No nie, jest ciutkę lepiej, bo jest aparat 5-megowy do makro. Zobaczymy, jak on się spisuje w praktyce, ale może być całkiem fajny. Z przodu, w kropelkowym noczu, mamy z kolei 32-megowy aparat do selfie o rozmiarze matrycy 1x2,76 i przysłonie 2.0. Jak już wywróciłem telefon na front i widzicie jego ekran, to powiem Wam, że jest to dosyć zwyczajny wyświetlacz TFT o rozdzielczości Full HD+, przekątnej 6,58 cala, ale ze 120-hercowym odświeżaniem, czyli w sumie nie najgorzej. W środku, moi drodzy, też jest nie najgorzej. Mamy tam bowiem MediaTek Helio G99 i pamięci 12 plus 256 giga. Na koniec szybki rzut oka na szufladkę kart. No i mamy dual SIM lub jeden SIM i microSD, czyli slot hybrydowy, który w dodatku pozwala się wyjmować bez użycia narzędzi, czyli igiełka nam jest niepotrzebna. To też jest w sumie fajne, bo jeżeli potrzebujemy szybko gdzieś w plenerze wymienić kartę SIM na przykład lokalną, którą sobie kupiliśmy tam w jakimś kiosku, to możemy to zrobić szybko, sprawnie, używając naszego paznokcia. Nie pozostaje mi teraz nic innego, jak podziękować Wam za oglądanie, no i zaprosić Was na pełną recenzję tego Fossibota F102, bo zapowiada się dosyć ciekawie. Dawno nie przystępowałem do recenzowania telefonu z taką ochotą, chociaż urządzenie jest niewyszukane, ale na swój sposób jest ciekawe, nie tylko pod względem wyglądu, ale też pod względem tego, co ma w środku. A zatem trzymajcie się ciepło, cześć i czołem, a ja pakuję namiot i zwiewam do lasu. Cześć!